zdominował wszystkie bez wyjątku media na świecie, nawet lokalne. Tragedia, nieszczęście. Takie słowa pojawiały się najczęściej w wypowiedziach bolesławian, którzy podobnie jak większość ludzi na całym świecie śledzą to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Nie mający precedensu atak terrorystów na Nowy Jork i Waszyngton komentują dzisiaj wszyscy. Nikt jeszcze nie jest w stanie przewidzieć, jakie mogą być tego konsekwencje. Te zdjęcia przypominające film z gatunku science fiction zobaczył wczoraj świat. Niestety nie była to reżyserska fikcja. Chory plan zamachowców pochłonął tysiące ofiar. Dziś rano dostaliśmy pocztą elektroniczną list od naszego znajomego, który od kilku lat mieszka w Nowym Jorku. Jest operatorem w tamtejszej sieci telewizyjnej CBS. Był świadkiem tragicznych wydarzeń, rejestrował je. Na jego oczach waliło się wieże World Trade Center. Jest wstrząśnięty rozmiarem ofiar i zniszczeń. Swój list zakończył emocjonalnym zdaniem, jakby się żegnał. Kocham was wszystkich. Współczucie dla ofiar tego szaleństwa łączy dziś wielu ludzi. Strasznego, Boże kochana, aż wyrazy współczucia. No nie wiadomo, co to mówić o tym wszystkim. Chyba tragedia. Jestem przerażona. Dla mnie to jest straszna sprawa. Tragedia. Naprawdę. Przyczynili się i Ameryka, i inni się przyczyniają, proszę pana, proszę panią, do tego, że to, co się stało, to tylko z powodu pobłażania. Bo zamiast terroryzm niszczyć od razu, w zarodku, bo wiadomo, że znają przywódców i innych, proszę panią, są podejrzenia na tych czy innych terrorystów, załóżmy, na tego, ale jakoś to im uchodzi, potrafią się maskować, uciekać. Tragedia. To coś niemożliwego. Nie wiadomo, kto ponosi konsekwencje tego czynu. Bo w stanie, bo prezydent nie popuści tego, tak myślę, że będzie doszukiwał, gdzie to się stało, jak to się stało. Mi się wydaje, że wszyscy mamy czego się obawiać, dlatego że nie wiemy, kto to był i nie wiemy, jaki miał cel i gdzie uderzy. Może sprawia mu to przyjemność, że to robi. Nie wiemy, gdzie akurat zaplanuje. Ja się w zupełności zgadzam z wypowiedzią prezydenta Kwaśniewskiego, który powiedział, że świat przedwczoraj i świat wczoraj to są zupełnie dwa różne światy. Myślę, że z wielu konsekwencji związanych z tymi wypadkami w Nowym Jorku i nie tylko, będziemy mogli uświadomić sobie wszystkie te konsekwencje dopiero w przeciągu kilku tygodni. I na pewno dominującym sprawą, która będzie przyświecać początkowi XXI wieku, to będzie walka cywilizacji naszej z terrorem. I ten terror jest w tej chwili największym zagrożeniem. Całe nasze społeczeństwo solidaryzuje się z narodem Stanów Zjednoczonych i współczuje rodzinom i wszystkim obywatelom tego kraju. Jeden z naszych rozmówców mówi, gdy dowiedziałem się o tym, że cena ropy naftowej wzrosła, od razu pojechałem na stację benzynową, żeby zatankować jak największą ilość paliwa. Taka była pierwsza reakcja wielu bolesławian, którzy bardziej pragmatycznie podeszli do tragedii w Stanach Zjednoczonych. Wysokie ceny paliwa to najszybsza i najbardziej przewidywalna konsekwencja przejmujących wydarzeń. Zamachy miały natychmiastowe konsekwencje ekonomiczne. Gdy zamknięto giełdę nowojorską, ewakuowano wszystkich pracowników, gwałtownie zareagowały rynki światowe. Ceny ropy naftowej i złota poszły w górę. Na stacjach benzynowych w Bolesławcu już wczoraj po południu było tłoczniej niż zwykle. Wielu kierowców robiło zapasy. Obawiają się gwałtownego wzrostu cen paliwa. Ruch jest dosyć duży w stosunku co do innych dni, także podejrzewam, że ludzie mają jakąś obawę przed podwyżką. Bardzo dużo osób tankuje większe sumy, 100-150 zł, do 200 nawet takie. Kursy walut stabilizują się. Po wczorajszych zachwianiach w kantorach spokój. W tym momencie panika. Dużo firm tam, które egzystowały i były, to poniosą straty materialne, ale to są straty do przyjęcia i rynek zachowuje się panicznie w tej chwili, ale to się wszystko uspokoi i wróci do normy. Wczoraj największe były, najbardziej kurs poszedł w euro, to podrożały wszystkie waluty euro, marka, a dzisiaj już wszystko wraca z powrotem do normy. Mi się wydaje, że to kwestia paru dni, jak tam się wszystko uporządkuje, chyba że będzie następny atak terroru, to jest najgorsze. Co zdarzy się jeszcze? Takie pytanie zadaje sobie dziś większość ludzi. Ale czy jeszcze może nas cokolwiek zaskoczyć?
Dziś około godziny 15 otrzymaliśmy list od naszego znajomego z Nowego Jorku, który wprawdzie mieszka od kilku lat w Stanach, ale urodził się tutaj i uczył się w jednej z bolesławieckich szkół. Wczoraj o 8.30 miejscowego czasu Sylwek Łukasiewicz, podobnie jak wielu Nowojorczyków, szedł rano do pracy. Znajdował się dosłownie 3 przecznice od World Trade Center, gdy wszystko zaczęło się dziać. To, co do nas przysłał, to emocjonalne zapiski kogoś, kto przeżył osobistą tragedię. O 8.45 rano byłem w drodze do pracy. 3 przecznice od World Trade Center. W tym momencie przechodziłem przez ulicę, na której miałem otwarty widok na obydwa budynki. Jednocześnie usłyszałem głos, którego nigdy w życiu nie słyszałem. Było to jak z filmu Dzień Niepodległości. Spojrzałem w niebo, mając nadzieję, że będę wiedział, co to jest. Samolot wleciał zza jednego budynku prosto nade mną i z lekkim zakrętem wbił się bez dźwięku w północną wieżę. 2 sekundy potem wybuch i pogrom ognia. Nie mogłem zrozumieć, co się stało przez jakieś 10 sekund. Wszystkie samochody się zatrzymały. Krzyk, płacz naokoło mnie i jedna kobieta zemdlała na środku ulicy. Moje nogi zdrętwiały i nie mogłem ustać. Podparłem się na jednym ze stojących samochodów. Wszyscy na ulicach zaczęli biegać w przeciwnym kierunku, z dala od ognia i odłamków budynku, które były bardzo blisko nas. Moim pierwszym odruchem było dzwonić po policję, której linie były zajęte i nic nie mogłem zrobić. Mój telefon stracił sygnał i zacząłem biegać jak inni. W 2 minuty wbiegłem do budynku, w którym pracuję. Setki ludzi było zgromadzonych przed głównym wejściem, wstrząśniętych tym, co widzieli. Złapałem kamerę i wybiegłem szybko, jak tylko mogłem. Odruch reportera. To, co nagrałem, jest terrorem i jest nie do uwierzenia. Wiedziałem, że to nadal nie był film, lecz rzeczywistość. Tysiące ludzi znowu zaczęło krzyczeć i biegać. Ktoś wskazał na budynek. Było widać ludzi wyskakujących z dziury po pierwszym samolocie. Gdy zobaczyłem ten terror, zacząłem płakać i położyłem kamerę na ziemię. Już nie mogłem filmować i patrzeć na tak prawdziwy obraz. Moje oczy wyły zalane łzami. Wówczas usłyszałem, że wszyscy z mojego budynku są ewakuowani w kierunku północnym, z dala od płonących budynków. Niesamowity dzień, nie do uwierzenia. Ból w sercu, łzy w oczach i strach w duszy. Czy jest to początek III wojny światowej? Sylwester Łukasiewicz, Nowy Jork, 12 września 2001 roku. Od przejmującego tematu, który poruszył cały świat bez wyjątku, przechodzimy do wiadomości lokalnych.